Mam nadzieję, że to jest ostatnie takie spotkanie, na które zaprosiłem media dziennikarzy opolskich przy podpisywaniu tego rodzaju porozumień, a następne to już będzie podpisanie z wykonawcą dla tego projektu Pruszkowska Pomologia. Pod koniec lutego podpiszemy umowę z firmą, która zwyciężyła w tym konkursie i będziemy mogli przejść do kolejnego etapu, czyli do budowy inwestycji. Plan jest taki, że naukowcy uniwersytetu pomogą nam rozwiązać problemy natury naukowej generalnie. Tak? Biznesowo pewne rzeczy mamy tutaj już rozpracowane, natomiast ten poziom naukowy, który samodzielnie do tej pory prowadzimy od kilku lat, nie przebiega w taki sposób, jak zakładaliśmy i stąd też porozumienie z uniwersytetem, który obiecał, że wesprze nas swoją wiedzą i doświadczeniami. Polska jest zagłębiem papierniczym, jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek. Ilość tych odpadów, które funkcjonują, nie pozwala na zagospodarowanie w cegłach tylko. Stąd też te nasze badania po jakby prześledzeniu właściwości tego materiału doszliśmy do wniosku, że będzie to świetny materiał dla rolnictwa. Natomiast na dzień dzisiejszy staramy się, żeby to był produkt o wyższym poziomie technologicznym i takim naukowym również. Tak? Myślę, że tutaj uniwersytet w tej roli się jak najbardziej spełni.